Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym programie na moim kanale. Marcin Podlacki, kłaniam się nisko. Chciałbym, abyśmy dziś, w poniedziałek rano, spojrzeli na chwilę na kurs Bitcoina i na to, jak mocną przecenę obserwujemy na całym rynku kryptowalut. Bitcoin spadał ponad 10%, a kurs wyłamuje poziom 25 tysięcy dolarów, najniższy pułap z ostatnich 2 lat, zatem zostaje przełamany. No i tutaj wydaje się, że trzeba będzie spojrzeć na wykres po to, aby kolejne poziomy wsparcia dla tej najważniejszej, głównej kryptowaluty na świecie wyznaczyć. Przy okazji oczywiście spadkom na rynku kryptowalut towarzyszą bardzo mocne spadki na giełdach, albo odwrotnie, mocnym spadkom na giełdach towarzyszą bardzo mocne spadki na rynku kryptowalut. Chciałbym, abyśmy w tym programie spojrzeli na kilka komunikatów prasowych dotyczących Bitcoina, następnie spojrzymy już stricte na wykres i spróbujemy wyznaczyć kluczowe poziomy, które mogą na tej głównej kryptowalucie w najbliższym czasie się pojawić. Zaczynajmy zatem. Na portalu Wprost widzimy bardzo gorący tytuł: tąpnięcie na rynku kryptowalut, Bitcoin na poziomie niewidzianym od 2 lat. No i tutaj właśnie widzę, że redaktorzy wspominają o tym, że ten poziom 30 tysięcy został wyłamany, no i największa kryptowaluta ciągnie za sobą rynek w dół, bo inne kryptowaluty, tak jak wspomniałem, również bardzo mocno tracą dziś na wartości. Najpopularniejsza kryptowaluta zaczęła stopniowo tracić na wartości już 7 czerwca po chwilowym odbiciu i powrocie do 31 tysięcy dolarów. Bitcoin zaczął nurkować. Najmocniejszy spadek od dłuższego czasu został odnotowany w nocy z 12 na 13 czerwca czasu polskiego. W kilka godzin najpopularniejsza kryptowaluta spadła ponad 28 do zaledwie 25, z ponad 28 do 25 tysięcy dolarów. W tej chwili jest o 24,200 z tego, co widzę, a zatem spadek sięga już 11%, ale za moment jeszcze spojrzymy na wykres. Mówiąc w tej chwili, mam na myśli poniedziałek i okolice godziny 11 czasu polskiego. Trzeba powiedzieć, że tak tani Bitcoin w ostatnim czasie był w roku 2020, ale trend cenowy był wtedy odwrotny. Oczywiście to, co dla jednej jest wielkim problemem, innym otwiera możliwość kupowania na dołkach. Pytanie, na jakim poziomie ten dołek się zatrzyma. W ujęciu tygodniowym Bitcoin jest już na ponad 19% minusie. Tylko w ciągu doby potaniało blisko 8%. To akurat jeszcze dane nieaktualne, bo teraz już wiemy, że ten spadek jest jeszcze nieco niższy. To Wprost. Business Insider: Bitcoin, bilion dolarów uciekło z kryptowalut, Bitcoin najniżej od 1,5 roku. Inflacja i podwyżki stóp procentowych przemeblowały rynek i kapitał zaczął w panice wycofywać się z kryptowalut. Od początku roku ich łączna wartość zmalała o połowę, czyli o bilion dolarów, a od rekordowego momentu w listopadzie ubiegłego roku aż o 1,9 biliona dolarów. Tak niskich cen Bitcoin nie miał od grudnia 2020 roku i spadając przełamuje kolejne mocne wsparcie techniczne. Tempo spadków powoduje, że prognozy przesunęły się na 20 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, a zatem my tutaj mówimy o możliwym kolejnym 20% cofnięciu. Wartość rynkowa wszystkich kryptowalut spadła do nieco ponad biliona dolarów, a w listopadzie ubiegłego roku były warte jeszcze 2,9 biliona dolarów, a zatem przecena bardzo mocna, bo pamiętajmy, że nie mówimy tutaj właśnie tylko o Bitcoinie, tylko o całym rynku kryptowalut, a przecież to jest wiadome, że oczywiście Bitcoin jest, ma największą kapitalizację, z największą kryptowalutą, ale jest ich wszystkich pewnie kilka, jak nie kilkadziesiąt tysięcy, oczywiście niektóre z zdecydowanie niższą kapitalizacją, ale suma summarum dochodziliśmy właśnie do takiej kwoty, a w tej chwili ta kwota została, no można powiedzieć, pomniejszona o 2/3. Na parkiecie widzimy kolejny artykuł: Bitcoin przeceniony, kolejna bariera przełamana na Bitcoinie. Tutaj analityk również właśnie rozpisuje się o tym temacie wyłamania 25 tysięcy dolarów. Pamiętamy, tutaj też jest właśnie ciekawy fakt zaznaczony. Właśnie rozpoczął się test długoterminowego wsparcia wynikającego ze styczniowego maksimum z 2018 roku. Biorąc jednak pod uwagę skłonność kryptowalut do silnego korygowania się, przecena sprzed 4 lat wynosiła prawie 95%. To i okolice 300 dolarów są realne. Tam właśnie przebiega szczyt z 2019 roku. Tak powiedział analityk. Zobaczmy może
może na wykres w międzyczasie, jak to tutaj realnie wygląda, gdybyśmy mieli sobie spojrzeć rzeczywiście na rok 2019, no to widzimy, że kurs Bitcoina rzeczywiście spadał, ale nie był to poziom 300 dolarów, tylko był to poziom 3000 dolarów, bo o tym też należy pamiętać. Tutaj pewnie jakiś mały błąd do właśnie artykułu się wkradł. Chodziło o szczyt tutaj paniki właśnie z 2019 roku. Idziemy dalej. Słynny informator Agencji Bezpieczeństwa Narodowego NSA Edward Snowden podczas konferencji Konsensus 2022 zorganizowanej przez CoinDesk w Austin w Teksasie wygłosił swój komentarz na temat pierwotnej kryptowaluty. Internetowy aktywista stwierdził, że Bitcoin służy do używania, a nie do inwestowania. Mimo że Snowden od dawna krytykuje największą na świecie kryptowalutę, wierzy w jej zasadność. Od zawsze twierdził, że Bitcoin powinien być domyślnie prywatny właśnie po to, by przeciwdziałać represyjnym inicjatywom rządów. Snowden skrytykował również inicjatywę podjętą przez kilkudziesięciu ekspertów z branży technologicznej przeciwko sektorowi kryptowalut na początku miesiąca. Wygłosili oni list do Kongresu USA. Przekaz miał na celu sprowokowanie głównie parlamentarzystów, którzy popierają branżę. No i tutaj wydaje się, że jakby podejście analityków, ekspertów, patrząc choćby na dzisiejsze nagłówki, jest poniekąd wytłumaczalne ze względu na to, że no te spadki są bardzo mocne. Panika to, można powiedzieć, pewnego rodzaju nośnik informacji. Jeżeli dzieje się nieco więcej na rynkach czy na danym pojedynczym instrumencie, wtedy zainteresowanie rynkiem również rośnie i przy okazji ta klikalność jest zdecydowanie większa. No ale tutaj analitycy w zasadzie są jednomyślni i jakby spojrzenie na przyszłość po wyłamaniu 25 tysięcy dolarów jest w zasadzie podobne, patrząc przynajmniej na te informacje, które dziś tutaj wspólnie przeczytaliśmy, sprawdziliśmy. No i opinie zakładają właśnie zejście do kolejnych niższych pułapów. Co ciekawe, Bitcoin spada, jak widzimy tutaj w nagłówku, a prezydent Salwadoru zwołuje konferencję 44 krajów o kryptowalutach. To co prawda jeszcze komunikat 16 maja, bo to istotne akurat w tym momencie, ale co ciekawe, bo być może nie wszyscy wiedzą, Salwador jest pierwszym i na razie jedynym krajem na świecie, który uznał Bitcoin za oficjalną walutę. Prezydent Salwadoru poinformował na Twitterze, że 44 kraje, w tym 32 banki centralne i 12 instytucji finansowych spotkają się w Salwadorze, by rozmawiać o Bitcoinie właśnie w najbliższym czasie. Tutaj są wymienione te kraje, chodzi głównie o Afrykę i Amerykę Południową, a także kraje wyspiarskie. Bitcoin spada, Salwador kupuje, tak jak wspomniałem. Jeszcze raz powiem, to komunikat sprawie przed miesiąca, ale pewnego rodzaju informacje są cały czas aktualne. W ostatnim tygodniu tutaj pisali właśnie redaktorzy, kurs Bitcoina względem dolara amerykańskiego spadło 50% od szczytu z listopada 2021. Na ten szczyt spojrzymy 69 tysięcy dolarów. To jednak nie zniechęciło prezydenta właśnie Salwadoru, który powiedział, że jest to świetny czas na kupowanie i dokupił 500 bitcoinów do skarbu Salwadoru. Według Bloomberga kraj posiada teraz 2301 bitcoinów o wartości 73 milionów dolarów. Po kursie z połowy maja, no teraz jesteśmy zdecydowanie niżej niż w połowie maja, bo przenosząc się już stricte do wykresu, w połowie maja byliśmy no mniej więcej w okolicach, to już było po tym tąpnięciu, 29 tysięcy, w tej chwili 24 tysiące dolarów Bitcoin testuje, a zatem no mamy do czynienia z przeceną 20%, więc można powiedzieć, że z tych no powiedzmy plus minus 73 milionów dolarów wyparowało już około 15 milionów dolarów, a mówimy o tym tutaj cały czas o skarbie Salwadoru. To nie jest prywatna inwestycja, to jest inwestycja całego kraju. No i przejdźmy do wykresu Bitcoina. Weźmy na początku spojrzenie na ostatnie 24 godziny, no i widzimy, że kurs bardzo słabo radzi sobie, no mówię 24 godziny, zobaczmy na godziny nocne, na ostatnią sesję, no i tutaj od godziny mniej więcej drugiej w nocy czasu polskiego kurs spada z okolic 27 tysięcy dolarów, w tej chwili do 24 tysięcy dolarów, stąd też ta przecena, przynajmniej według tych danych, to jest około minus 9%, ale jeżeli zobaczymy już na to nieco szerzej, weźmy ostatnich 5 dni, tutaj przecież jeszcze 9-10 czerwca kurs utrzymywał rejony nieco powyżej 30 tysięcy dolarów. No i już po tym poziomie praktycznie nie ma śladu. Mamy przecenę 20, blisko 20%ową, bo przy 24 tysiącach 30 tysięcy mielibyśmy równo 20%. No i wydaje się, że końca tym spadkom nie widać. Zobaczmy na wykres z jednego miesiąca. Tutaj widzimy tę trwającą w sumie od
No mniej więcej od drugiego tygodnia maja konsolidację na tej głównej kryptowalucie, ruch między poziomem 29 a 32, w sumie tutaj w szczycie tysiącami dolarów, ruch, który zakończył się właśnie wyłamaniem, które miało miejsce w końcówce ubiegłego tygodnia, i to wyłamanie obserwujemy właśnie do dziś, a dziś można powiedzieć, że mamy kumulację tych spadków i najmocniejsze cofnięcie w ostatnim czasie. Weźmy sobie już nieco szerszą skalę na wykresie, tak żeby zobaczyć, jak to już tutaj realnie wygląda. Weźmy sobie ostatnich, może nawet nie 5 lat, ale spójrzmy na czas od, powiedzmy, początku 2020 roku, bo wtedy nieznaczne tąpnięcie na rynku kryptowalut mieliśmy. Bitcoin spadał z 10 600 do 3800 dolarów, mówię nieznaczna, to przecież kilkadziesiąt procent przeceny. To czas pandemii koronawirusa, później szybkie odrobienie strat i dynamiczny wzrost, najpierw do 64 tysięcy w kwietniu 2021 i później do prawie 70 tysięcy dolarów właśnie w listopadzie 2021 roku. Zaznaczmy sobie może na wykresie ten lokalny szczyt, żebyśmy mieli mniej więcej jakiś punkt odniesienia, równo 69 tysięcy dolarów. Zaznaczmy sobie poziom, który teraz, można powiedzieć, równolegle z momentem, kiedy nagrywam dla Państwa ten program, jest testowany. To poziom 24 tysięcy dolarów, skala przeceny od tego szczytu, który właśnie obserwowaliśmy jeszcze tak niedawno, to już będzie kilkadziesiąt ładnych procent. Już łapiemy tutaj te kluczowe poziomy. Minus 65%, 44 700 dolarów w tym czasie stracił każdy pojedynczy Bitcoin. No i teraz pojawia się pytanie, gdzie możemy szukać kolejnego poziomu wsparcia na kursie właśnie Bitcoina. Poziom 25 tysięcy dolarów był bardzo istotny, bo był to ten lokalny dołek, który na wykresie odnotowaliśmy 12 maja, ale tu bardziej kluczowym wsparciem w mojej opinii był poziom 28 500, bo na tym poziomie przez długi czas kurs konsolidował, przez ponad miesiąc właśnie w maju i na początku czerwca tego roku. No i jeszcze wcześniej właśnie w roku 2021, w lipcu, w czerwcu i wcześniej w maju, kurs również te poziomy testował, okolice 28 000-29 000 dolarów jako lokalne poziomy wsparcia. Więc już wybicie tego pułapu w mojej opinii zwiastowało mocną przecenę na tej największej kryptowalucie i ta przecena rzeczywiście na kursie Bitcoina się nam tutaj pojawiła. Poziom 20 tysięcy rzeczywiście możemy sobie tutaj zaznaczyć jako taki punkt docelowy, do którego kurs rzeczywiście może zmierzyć. Pojawia się pytanie, czy jest jakakolwiek szansa i prawdopodobieństwo na to, że rzeczywiście aż tak nisko spadniemy. Patrząc na RSI, jesteśmy już w okolicach 27 punktów, czyli mniej więcej na tym pułapie, do którego oscylator spadał w momencie tego tąpnięcia w okolicach 12-13 maja. Wtedy to cofnięcie wiązało się z dynamicznym odbiciem, czy tym razem również dynamiczne odbicie na rynku kryptowalut zaistnieje, ciężko powiedzieć. Prawdopodobieństwo cofnięcia mimo wszystko jest cały czas nadal duże i wydaje mi się, że przed ewentualnym cofnięciem, mocnym podbiciem, bo tego również wykluczyć nie możemy, tutaj mocna spekulacja na rynku kryptowalut ma miejsce w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, no to myślę, że poziom właśnie 20 tysięcy dolarów jak najbardziej może zostać przetestowany, a nawet 19 870 ten poziom sobie tutaj na wykresie akurat w tym momencie zaznaczyłem. 23 993 dolary to aktualny kurs Bitcoina, a zatem poziom 24 tysięcy na żywo jest tutaj wyłamany, jesteśmy już na kilkunastoprocentowej przecenie i wszystko wskazuje na to, że panika nie będzie się kończyć w najbliższym czasie, a te spadki mogą być jeszcze nieco większe. Bardzo dziękuję za obecność, za przesłuchanie tego materiału o Bitcoinie. Chciałbym w najbliższym czasie codziennie, albo może nawet częściej wrzucać jakiś materiał o właśnie danym instrumencie finansowym, na którym sporo się danego dnia dzieje. Może to być kryptowaluta, może to być akcja z polskiego parkietu, akcja z parkietu zagranicznego, może to być jakaś waluta, ewentualnie jakiś surowiec. Dlatego też myślę, że ciekawe treści w najbliższym czasie na kanale będą się pojawiać. A tymczasem zachęcam do kliknięcia w subskrypcję, aby dostawać powiadomienia o kolejnych materiałach na tym kanale. Zachęcam także do dołączenia do naszej facebookowej grupy, gdzie już tylko i wyłącznie o giełdzie dyskutujemy. Obserwuj, inwestuj, zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.